Witam, witam i o zdrowie pytam. Z tej strony Mariusz i projekt Odmładzanie na Surowo. Niesamowicie się cieszę, że tutaj jesteś. Niesamowicie się cieszę, że mnie oglądasz. Mam nadzieję, że podzielisz się tym live'em i dziękuję Ci za paluszki, za serduszka, za wszystkie komentarze, które wzmocnią działanie tego live'a, tego przekazu i dotrze to do jeszcze szerszej grupy osób. Po to, żebyśmy mogli porozmawiać na temat skutków ubocznych leków, zażywanych leków. Bardzo często na opakowaniu jest napisane, jakie są skutki uboczne danego leku. Natomiast o faktycznych skutkach ubocznych i problemach z niedoborami, które wywołują leki, praktycznie nikt nie rozmawia. Nie mówią o tym lekarze, nie mówią o tym terapeuci, nie mówią o tym znachorzy, nie mówią o tym osoby, które po prostu nam coś sprzedają. Może warto też się nad tym zastanowić. Skąd biorą się problemy? Ponieważ zażywając daną substancję, wprowadzamy jakiś chaos w naszym organizmie. Ten chaos później można leczyć w nieskończoność, aż do naszej śmierci i to bardzo szybkiej. Dlatego chciałbym się nad tym zastanowić razem z Tobą, jakie są faktyczne skutki uboczne. Bardzo często na opakowaniu jest napisane skutki uboczne. Według naukowców faktyczne działanie leku, czyli skutki uboczne, czyli co faktycznie ten lek wywoła w Twoim organizmie, co się wydarzy, co złego się stanie dla Twojego ciała. Być może dany lek zabezpieczy Cię troszeczkę przed jakimiś objawami, wygłuszy te objawy, ale leki praktycznie niczego nie leczą. Dlatego jeśli ktoś do mnie nie mówi tym językiem, niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem, to ja takiej osoby już nie słucham. Jeśli ktoś do mnie mówi o wprowadzeniu jakiegoś leku, czy jakiejś substancji do mojego ciała, czy to będzie taka, czy inna substancja, bardziej lub mniej opracowana technicznie i bardziej lub mniej przebadana laboratoryjnie, ja unikam takich osób. Dla mnie jedyny język, który w tym momencie istnieje, to jest niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Ponieważ dowiedziałem się o tym, w jaki sposób leki, zażywane leki wpływają niekorzystnie na nasz organizm. Po pierwsze, leki zobojętniające kwas żołądkowy, czyli wszelkiego rodzaju leki, które mają obniżyć nadkwasotę żołądka. Coś, co nam się leczy w nieskończoność. Niektórzy leczą się po 20, 30, 50 lat, nigdy z tego nie wychodzą, dlatego że działają tylko na objawy. Jeśli zażywasz antagonisty H2, osoby, które zażywają takiego leku, to wiedzą o tym, będziesz mieć problemy z przyswajaniem żelaza, wapnia, witaminy B12, duży problem witaminy B12, duży niedobór witaminy B12 przez długi okres czasu, będziesz mieć problemy neurologiczne. Witamina D, cynk, pas foliowy, inhibitory pompy protonowej, będziesz blokować przyswajanie magnezu, witaminy B12. Ogólnie te leki, wszelkie diuretyki, wszelkie tabletki, które są na nadkwasotę żołądka, głównie wciskane nam podczas świąt, ponieważ jemy dużo pokarmów, które nie powinniśmy spożywać w za dużych ilościach, wtedy łatwo sprzedać jest nam różnego rodzaju leki, na pewno zmniejszą przyswajalność Twoich minerałów. Przez to, że jest problem z zakwaszeniem żołądka, minerały się nie przyswajają, będziesz mieć niedobory, jak również niedobory witaminy B12 i uwaga, niedobory związane z brakiem białka. Nie, że nie dostarczyłeś sobie białka, tylko że to białko przepłynie przez Twój organizm, ponieważ w żołądku odbywa się rozdzielenie białek na aminokwasy po to, żeby można było budować różne rzeczy. Antybiotyki, jak sama nazwa mówi, antyżyciu, antybiotyki, przede wszystkim śmierć flory bakteryjnej. Większości osób wydaje się, że nasze ciało to jest nasze ciało. Tak naprawdę nie myśli o tym, że w środku znajduje się flora bakteryjna, która podróżuje razem z nami, która potrzebuje tam żyć. Antybiotyki zabijają florę bakteryjną, ale poza tym obniżają wchłanialność wapnia, magnezu, żelaza, witaminy K1, witaminy B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, jak również wszelkich elementów, które wytwarza flora bakteryjna, ponieważ flora bakteryjna również tworzy składniki w naszym ciele. Następne to będą antydepresanty. Koenzym Q10, tak ważny przy naprawach serca, niesamowity składnik. Koenzym Q10 bardzo źle będzie się wchłaniał w przypadku, kiedy będzie zażywać antydepresanty. Magnez B12, B6, B9, B12 również będzie problemem. Następne to będą przeciwpsychotyczne, czyli wszelkie rodzaje leki, które mają nas niby leczyć z naszych chorób nerwicowych, stresowych i tak dalej. Przede wszystkim mnóstwo mają problemów te leki, ale przede wszystkim witamina B12, jak również witamina C, tak niezbędna w naszym organizmie. Następne, przeciwnadciśnieniowe, leki, które po prostu można zastąpić w tak prosty sposób, zażywając po prostu sok z buraka,
I mamy tutaj inhibitory AC, czyli mamy składnik, który zablokowuje po prostu przyswajalność cynku, magnezu i potasu. A tu popatrz, magnez i potas podany dla osoby, która ma wysokie ciśnienie w postaci soku z buraka, obniża ciśnienie, reguluje ciśnienie. Następne to będą beta-blokery i to będzie coenzym Q10 znowu, czyli znowu reperacja twojego serca nie będzie się odbywać, ponieważ nie będziesz, będziesz blokować po prostu coenzym Q10, jak również zobacz witamina D. Następne blokery kanału wapniowego. Nie dość, że będą blokować przyswajanie wapnia, to będą dodatkowo blokować kwas foliowy, jak również B-kompleks, czyli cały kompleks witamin z grupy B. Mam nadzieję, że to, co przekazuję, jest zrozumiałe i mam nadzieję, że jest wartościowe i podzieliłeś już się tym live'em z innymi. Teraz następne obniżające cholesterol. Coś, co po prostu zakrawa wręcz po prostu o jakąś zbrodnię przeciwko ludzkości, czyli tak zwane statyny. Tutaj cały zestaw elementów będzie nie przyjmowany przez twoje ciało, nie będzie wytwarzany, jeśli będziesz zażywać takie leki. Uwaga, witaminy A, D, E, K, czyli rozpuszczalne w tłuszczach. Znowu coenzym Q10, EPA, DHA, czyli nasze kwasy omega-3, które są niezbędne do budowania błon komórkowych, do odżywiania mózgu. Po prostu niezbędne kwasy, które potrzebujemy dostarczyć do naszego organizmu. Następnie będą sterydy, kortyzol. Co nas się leczy, kiedy mamy objawy autoimmunologiczne? Sterydami. I wtedy mamy blokadę wapnia, magnezu. Metformina, osoby chore na cukrzycę, cukrzyca typu drugiego, którą można wyleczyć po prostu w tydzień czasu, zmieniając takiemu cukrzykowi sposób odżywiania, blokuje B12, B1, B9 i mnóstwo, dużo więcej jeszcze problemów. Następne to będą diuretyki, które też biorą się tutaj, biorą udział przy wysokim ciśnieniu. Chodzi o to, żeby obniżyć ilość płynu, ciśnienie tego płynu w naszym układzie zamkniętym krwionośnym. I tutaj diuretyki wypłukują magnez, potas i cynk. Ale uwaga, będą też gromadzić wapń w naszym organizmie, czyli problem diuretyków to jest po prostu wysikiwanie, wyrzucanie z siebie elementów, które są nam niezbędne do życia, a gromadzenie innych, które powinniśmy mieć. I wszelkie terapie hormonalne to będzie blokowanie B9, magnezu, B6, B12. Ale to nie koniec. To nie jest koniec, ponieważ są też suplementy. Suplementy, które są nam wciskane przez znachorów, którzy mówią, nie bierz leków, życie bez leków, ale bierz nasze suplementy. Co to są suplementy? Suplementy to są sztuczne twory, które nie nazwane są lekami. I mamy jednych czarodziejów, którzy sprzedają nam leki i mamy drugich czarodziejów, którzy sprzedają nam suplementy. Nie wiadomo, kto jest lepszy, a kto jest gorszy. W przypadku witaminy A, dużo badań na temat witaminy A, syntetycznej witaminy A, jeśli zażywasz jej w dużych ilościach, będziesz tracić wzrok. Następna będzie ból kości, jak również rozwój nowotworów. Rak rozwija się w twoim ciele poprzez zażywanie witaminy A. Następne będzie podrażnienie skóry. Witamina E, niby ważna witamina, ale kiedy zażywasz ją w syntetycznej formie, łatwe krwawienie, zmęczenie, osłabienie, brak chęci do życia. Następne to witamina D. Co jest teraz promowane? Witamina D, sztuczna witamina D. Upośledzanie naszego układu krwionośnego do wytwarzania własnej witaminy D. Hiperkalcemia, dodatkowy problem. Witamina C, rozwolnienie. Żelazo, będziesz rdzewieć od środka. Zerdzewiałe ciało nigdy nie będzie pracować poprawnie. Będzie chora wątroba, będzie chory mózg, zatwardzenie. Magnez, rozwolnienie, ciśnienie krwi, nieregularne bicie serca. Mnóstwo skutków ubocznych. Skutki uboczne leczenia. Dlatego ja od wielu, wielu lat unikam leczenia z zewnątrz specyfikami. Jeśli ktoś do mnie nie mówi językiem, niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem, ja uciekam od niego na kilometr. Według nas lekomania to największa choroba dzisiejszej cywilizacji. Czy wpadłeś już w lekomanię, czy jesteś osobą, która ma lek na to, to zastanów się nad tym, zapytaj swojego lekarza, jakie są faktyczne skutki uboczne, co będzie się działo z twoim organizmem, kto na tym zarabia i dlaczego nikt o tym ci nie mówi. Mam nadzieję, że ci się podobało, mam nadzieję, że rozjaśnia to troszeczkę temat, ponieważ nikt o tym nie mówi tak naprawdę. Jeśli chcesz, ja wkleję pod spodem link jeszcze, jakie faktycznie suplementy mają skutki uboczne na nasze ciało. Dooglądaj to, obejrzyj to dokładnie, bo tam wymieniam dużo więcej tych specyfików i zobacz, czy jesteś w stanie odżywiać się we właściwy sposób, żeby wyregulować wszystkie działania w swoim organizmie, które są niezbędne do przedłużenia twojego życia, uzyskiwania energii i bycia w zdrowym ciele, czego ci naprawdę serdecznie życzę. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że się podzielicie. Puśćcie mi palucha, puśćcie mi serducho. W ten sposób film dotrze do jeszcze większej grupy osób i koniecznie dołączcie do subskrybentów naszych kanałów. To tyle. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!